Ponad ćwierć miliona złotych wsparcia otrzyma Suwalski Ośrodek Rehabilitacji od organu prowadzącego, czyli podlaskiego samorządu. Podległe samorządowi województwa placówki ochrony zdrowia nie przestają inwestować, poinformował Marek Malinowski, wicemarszałek odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Chcemy je tylko w działaniach wspierać, aby należały do najnowocześniejszych w regionie, dodał. Suwalski Ośrodek Rehabilitacji najwięcej pieniędzy z tego wsparcia przeznaczy na realizację projektu, którego celem jest rozbudowa systemu informatycznego. Brzmi to dość enigmatycznie, ale nie udało się nam dzisiaj skontaktować z dyrektor ośrodka Ireną Łukaszuk. Unowocześnienie lub rozszerzenie posiadanych narzędzi informatycznych nie wpłynie bezpośrednio, czyli zauważalnie dla pacjenta na jakość świadczeń rehabilitacyjnych, które ośrodek realizuje, ale z pewnością ułatwi pracę personelowi placówki. Na tę rozbudowę ośrodek, według informacji podanej przez Urząd Marszałkowski, wyda największą kwotę z trzech planowanych – 156 tysięcy złotych. Druga pula środków, znacznie mniejsza, zostanie przeznaczona na klimatyzatory, które będą pracowały w pomieszczeniach technicznych placówki. Ten cel pochłonie z budżetu podlaskiego samorządu około 20 tysięcy złotych. Ostatnie 88 tysięcy, jakie pojawi się tym razem w kasie ośrodka, zostanie wykorzystane na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania nadbudowy części parteru. Najprawdopodobniej chodzi o tę niewielką część ośrodka, która jako jedyna pozostała parterowa. Tak wynika z planu postępowań przetargowych na 2024 rok.